Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dziś recenzuję dla was zestaw klocków z serii Epoka Lodowcowa. Zapraszam! A więc tak wygląda opakowanie. Mamy tutaj wiewióra, przedział wiekowy od 6 lat, Ice Age na żołędziu bardzo sławnym. Klocki konstrukcyjne, tutaj mamy figurkę Diega, która znajduje się również tutaj oraz nasz cały zestaw. Tutaj mamy Diego oraz Sida, tutaj przedstawienie zestawu oraz informacje, iż jest to zabawka konstrukcyjna. Tak samo po drugiej stronie, tylko że tutaj mamy Mańka. Na dole mamy informacje, ostrzeżenia, informacje, iż są to klocki Dromadera, z tego co się orientuję. Zostały wykonane w Chinach. A z tyłu mamy naszą figurkę, wiewióra, logo, tutaj mamy Epoka Lodowcowa klocki napisane oraz nasz zestaw. Żeby się dostać do środka, musimy przeciąć taśmę, więc na co dłużej czekać? Zróbmy to. Ok, przygotowana. Więc jedziemy. Ok. Więc otwieramy. A w środku mamy klocki. Wyglądają, że będą kompatybilne z Lego, ale co to się okaże. Dalej mamy figurkę Diego oraz instrukcję, której przyjrzymy się za chwilę. I dalej mamy chyba dalszą część instrukcji. No zobaczmy. A nie, to jest ulotka. Mamy tutaj zestawy. Tak samo jak z drugiej strony. Ok. Spoko. I dalej już nic nie ma. Które wam oddalę. Więc teraz tak, jeśli chodzi o instrukcję, to wygląda tak. Kartka 4. Leci mi z rąk. Tak to wygląda. Zaraz się tym zajmiemy. Na razie przyjrzyjmy się elementu. Mamy tutaj Diego spakowanego w taki woreczek. Mam tutaj swojego przed kilku lat z McDonalda. Ach, te czasy. To był... On jest z tego filmu z dinozaurami. Mogę wam powiedzieć, nie wiem, który to był rok. Aczkolwiek mamy tutaj naszego Diego. Poskładam go. Przynajmniej spróbuję. Okej, okay. Tutaj mu trochę paszcza dziwnie. Ok, i teraz tak. On ma jakąś dziwną plamę na czole i nie jestem pewna, ale on takiej rzeczy chyba nie miał, co sugeruje mi też to. Zaraz wam dam porównać. Sprawdźmy teraz, co znajduje się w tym woreczku. Ok. Mamy tutaj dwie płytki. Sprawdźmy, czy da się tutaj wczepić. Da się, spokojnie. Mocno się trzyma. Dalej mamy takie elementy tutaj. Też się da. Czyli Dromader spokojnie z Lego może grać. Mamy tutaj takie fajne klocki. Tutaj mamy charakterystyczne właśnie dla Dromadera, czy tam Kobi, takie zaokrąglone. Takie przezroczyste niebieskie. Takie brązowe oraz roślinki. Dużo roślinek. No i takie są bardzo fajne. Mi się podobają. Okej, okay, w sumie myślę, że nie ma co nad tym dłużej się rozwodzić, więc ja przechodzę do budowy. A więc tak wygląda złożony już zestaw. Może przyjrzyjmy się najpierw jego. Weźmy tego mojego jeszcze.
Czyli tak wyglądają. Myślę, że ten Diego nie jest taki zły, ale mógłby być lepszy. O wiele lepszy. No ale trudno. W każdym razie tutaj może ruszać przednimi łapami. Głową nie może niestety, ani niczym innym więcej, tylko tymi dwoma łapami. Jeśli chodzi o większy model, to jest on zrobiony tak powiedzmy byle jak, szczególnie te skały. No wiem, że to woda je wypłukuje, no ale bez przesady. Tutaj widzicie, roślinka mi odpaliła. W każdym razie te roślinki są całkiem fajne. Tutaj mam taką fajną palmę. Strumyczek, tutaj jeziorko takie, siedzi taka rzeczka. Kamień w wodzie wygląda całkiem nieźle. Ale mogłoby wyglądać lepiej, tak w ogóle wygląda jego twarz, nie? Bo jej nie pokazałam. Ma te swoje zęby i w ogóle. W każdym razie uważam, iż zestaw nie jest taki zły, na swoją cenę 19 zł. Wygląda całkiem przyzwoicie. Chociaż kupiłabym to za dychę najwięcej, a nie wydawałabym na to aż dwóch. No ale trudno, mówi się. Trudno. Uważam, że zestaw nie jest wart swojej ceny, no ale chciałam mieć Diego, więc postanowiłam zaryzykować. No i widać jak nad tym co wyszło. W każdym razie mamy tutaj fajne elementy, niektóre takie podobne do Lego, te niezaokrąglone. Ta palemka mi się podoba, oczywiście figurka Diego, możemy go tutaj przyczepić na te platformy. Te platformy oczywiście również przydatne są bardzo. No i te takie przezroczysto-niebieskie klocki, takie płaskie. Mi się one na pewno kiedyś przydadzą. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Więc komentujcie, subskrybujcie. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!